1997 roku w Teksasie doszło do okropnej katastrofy, spowodowanej przez ogromne niebezpieczne tornado, które przeszło przez pewne miasteczko, zabijając blisko 30 osób. Tornada to oczywiście dość częste zjawiska w Stanach Zjednoczonych, niemniej ten incydent jest dosyć szczególny. Otóż na kilka minut przed przejściem tornada przez miasteczko i przed zabiciem 30 osób na niebie pojawiło się to. Tornado przybrało kształt ludzkiej postaci, trupa na niebie, który powoli kroczył w kierunku miasteczka, tylko po to, żeby za niedługo zrównać je z ziemią. I to jest rzeczywiste zdjęcie zrobione w trakcie tamtego wydarzenia, które przez wiele lat stworzyło pewne lost media, zaginione nagranie rzeką przedstawiające faktyczne pojawienie się tego na niebie. Dzisiaj prześledzimy całą tę historię od samego początku do samego końca. Przed wami Dead Man Walking Incident. Incydent trupa na niebie. Wszystko zaczęło się 27 maja 1997 roku. To właśnie wtedy miejsce miał Dead Man Walking Incident. Incydent trupa na niebie. Incydent idącego człowieka. Jakkolwiek to przetłumaczyć na polski, będzie to dość trudne z wiadomych względów. To był zwykły, bardzo spokojny, majowy dzień, a przynajmniej wydawało się w ten sposób z rana, ponieważ później wszystko obróciło się w trochę innym kierunku. Wszystko zaczęło się od bardzo spokojnej ciszy przed burzą. Jest 27 maja 1997 roku. Był to wtorek i o poranku tego dnia wszystko było zwyczajnie, jak każdego innego dnia. Nic nie zwiastowało tego, co miało wydarzyć się już kilka godzin później. Wszystko działo się w małym miasteczku w Teksasie, znanym jako Jarrell. I według lokalnych mieszkańców to był po prostu zwykły, cieplutki, majowy dzień. Niebo było bezchmurne, dzieci szły do szkoły, a dorośli do pracy. Aczkolwiek pewną, całkiem konkretną odległość od tego miejsca, wskutek pewnych zjawisk atmosferycznych dziać zaczęło się coś złego. Dokładniej zimne i ciepłe powietrze zaczęło oddziaływać ze sobą, niemniej nie będę wam przybliżał szczegółów tego procesu, żeby was nie zanudzić na śmierć. Ważne, że powstało tornado, niestety. Kilka godzin później, w popołudnie tego samego dnia, atmosfera w miasteczku była już odczuwalnie inna. Było duszno, wiatr był niespokojny, a wszelkie pomiary i odczyty dotyczące pogody, atmosfery czy warunków w okolicy były co najmniej niepokojące. W okolicy tworzyć zaczęły się burze, które następnie wytworzyły 20 tornad, a jedno z nich, to o którym mowa, było to tornado sklasyfikowane jako F5, czyli naprawdę bardzo niebezpieczne, z kilkoma wirami wewnątrz. Nie z jednym, a z wieloma wirami. Kilkoma wirami. Około godziny 13 nad miasteczkiem już zbierać zaczęły się czarne chmury, które wręcz zasłaniały słońce. Natomiast już po godzinie 15 wydano ostrzeżenie przed tornadem. I na 10 minut, zanim tornado na dobre się rozpętało, w okolicy zabrzmiały syreny alarmowe, a po 10 minutach na niebie uformowało się małe, cieniutkie jeszcze tornado, które już zdążyło dotknąć ziemi i zacząć robić pierwsze szkody. Z racji, że tornado nie było wielkie, ludzie wówczas zakładali, że za moment może się ono rozejść, niemniej już po 10 minutach zaczęło się ono bardziej rozwijać oraz przeradzać w coś nie tylko wielkiego i naprawdę niebezpiecznego, ale również przerażającego. Tornado w końcu przybrało kształt człowieka. Stąd właśnie nazwa incydentu, Dead Man Walking. W końcu martwy człowiek pojawił się na niebie i zaczął kroczyć ku ziemi, niszcząc wszystko na swojej drodze. Coraz to kolejne budynki znikały z powierzchni ziemi i spośród chociażby 38 domów w pewnym konkretnym sąsiedztwie po przejściu tornada pozostały tylko dwa. Poprzez miasteczko i okolice przeszedł dosłowny kolos. Wszystko pogrążyło się w chaosie i właśnie z tego incydentu pochodzi to zdjęcie, będące w rzeczywistości jedną pojedynczą klatką z pewnego nagrania, które zarejestrowało wspomniane tornado. A przynajmniej tak wydawało nam się na początku. Niemniej sprawa tego nagrania sama w sobie jest dosyć tajemnicza. I przez bardzo długi czas było to po prostu kolejne lost media, aczkolwiek do tego przejdziemy za moment. W końcu wreszcie tornado ustało i przeszło, niemniej mieszkańcy Jarrell musieli zmierzyć się z konsekwencjami, a były one naprawdę tragiczne. Między innymi lokalne służby zauważyły, że o skali katastrofy mówi chociażby brak jakiegokolwiek gruzu w okolicy. Gruzu po wszystkich zrównanych z ziemią budynkach. Otóż tornado było na tyle silne, że gruz został zabrany razem z tornadem w zupełnie inne miejsce, najpewniej daleko od Jarrell. Tak czy tak, w pewnej odległości od miasta udało się odnaleźć kilka samochodów,
które były albo spłaszczone, albo w naprawdę nieużywalnym stanie. Około 10% domów w całym Jarrell zostało zrównanych z ziemią, a w katastrofie zginęło 27 mieszkańców. Dodatkowo 12 mieszkańców zostało rannych, a ogólnie tornado zabiło 30 osób, a poraniło 33 osoby. W następnych dniach przeprowadzano pewne badania meteorologiczne, które wykazały, iż wiatry w tornadzie osiągały prędkość od 254 do 322 km na godzinę. W ten właśnie sposób przedstawił się cały incydent w centralnym Teksasie z 1997 roku. Oczywiście historia ta jest znacznie dłuższa i obejmuje kilka innych zjawisk pogodowych, i na pewno jakiś pasjonat pogodowy mógłby o tym rozmawiać godzinami, jednakże wciąż pozostaje temat domniemanego nagrania, z którego rzekomo ma pochodzić ta dokładna klatka. I teraz go poszukamy. I nie, to nie jest przerobione, to jest faktyczna klatka z tego filmu. Wręcz jest to jedno z głównych zdjęć, które wykorzystuje się w celu przedstawienia, jak w ogóle to tornado wyglądało. Sam kształt trupa, ponieważ właśnie w ten sposób określa się to, co tornado przybrało w tym momencie, pojawił się dosłownie na moment, zanim tornado na dobre się rozwinęło. Być może był to po prostu przebłysk tego, co za moment miało nadejść. Niemniej przeanalizujmy sobie to trochę dokładniej. Obraz, który widzicie, uwieczniony został dosłownie na kilka chwil, zanim zginęło 30 osób. Co oczywiście musiało stworzyć jakąś legendę wokół tego zdjęcia, albo przynajmniej jakąś straszną historię. Jednakże skąd właściwie wzięła się ta legenda i czemu to zdjęcie zyskało taką popularność? Otóż to nie jest takie proste, jak mogłoby wam się wydawać, ponieważ obrazek ten zyskał większą popularność po wyemitowaniu dokumentu odnośnie całej katastrofy w 1999 roku na kanale 5 i... O Jezu, przedstawiono to w taki sposób. If you see him in a tornado, you are about to die. Jeśli zobaczysz idącego trupa w powietrzu, zginiesz. Ale także tak stało się to legendą rzeczywiście i było to podawane dalej przez następne 25 lat. Generalnie tornado tego typu ma nawet swoją nazwę, Multivortex Tornado, czytaj tornado z wieloma wirami. Myślę, że polska nazwa tego czegoś mówi wam wszystko, co powinniście wiedzieć. I stąd właśnie wziął się ten dziwny, humanoidalny kształt na niebie. Po prostu w tornadzie znajduje się wiele różnych wirów, które akurat w tym momencie ustawiły się względem siebie w taki sposób, że przybrały kształt ludzkiego ciała. Ot, cała sytuacja wyjaśniona, żadnej legendy nie ma. I generalnie właśnie tego typu tornado, na przykład wielotorowe, bo taka nazwa też istnieje, to głównie rzecz wchodząca w klasę niebezpieczeństwa EF4 i EF5, a tornado, o którym mówimy, było właśnie tym sklasyfikowanym jako tornado EF5, czyli było ekstremalnie niebezpieczne. Stąd też ta mocno cringe'owa kwestia, że jeżeli zobaczysz trupa na niebie, to zginiesz, to wcale nie musi być takie głupie, ponieważ w skrócie jest to rzecz na tyle niebezpieczna, że faktycznie twoje życie jest zagrożone i to bardzo. W związku z czym ta legenda może nie być aż tak cringe'owa, jak może nam się wydawać, ponieważ faktycznie trochę prawdy w tym jest. Ot, cała sytuacja wyjaśniona, tylko że jednak nie, bo wciąż pozostaje jeszcze jeden aspekt tej sprawy, mianowicie oryginalne nagranie, z którego pochodzi ta klatka. I tak, jest to kolejne lost media, albo przynajmniej tak może nam się wydawać. Gdyż przez lata z nagrania tego pozostała właśnie tylko ta jedna klatka, a cała reszta była dosyć zagadkowa, ponieważ oryginalnego nagrania nigdzie nie dało się znaleźć. A jeżeli przewertujemy YouTube'a, czy ogólnie cały internet, to znajdziemy kilka nagrań, niemniej są one sfabrykowane i nie są to oryginały. Na YouTubie znajdziemy m.in. klip ze wspomnianego dokumentu z 1999 roku, który nie pokazuje momentu pojawienia się trupa na niebie. Niemniej klipy pochodzące z filmu kręcone były w dokładnie tej samej lokacji, w której to zrobione zostało to zdjęcie. Patrz na drzewa i ogólnie na lokację. Niemniej jak wspomniałem, momentu z trupem tam nie ma. A lecąc po kolejnych filmach, które miały przedstawiać dokładnie to samo, to nie przedstawiają tego samego i nie są to oryginalne nagrania, których szukamy. Widzimy to m.in. po tym, że zostały one zarejestrowane w kompletnie innych miejscach. Patrz na to, że na oryginalnym zdjęciu mamy drzewa, a tutaj tych drzew nie ma. Są również i inne nagrania, które przedstawiają prawdziwe tornada. Część nawet podobno rzeczywiście zostały zarejestrowane 27 maja 1997 roku w Jarrell. Niemniej żadne z nich nie jest tym oryginalnym, którego poszukujemy. W każdym razie zdecydowanie jest to złe miejsce, w którym poszukujemy. Ponieważ poszukiwania powinniśmy zacząć od samego zdjęcia oraz od samego miejsca. Jarrell i historii tego miasta. Otóż jak się okazuje, zdjęcie przedstawiające trupa na niebie znalazło się swego czasu w lokalnej gazecie, gdzie wspomniany został autor tego zdjęcia po imieniu i nazwisku, Scott Beckwith.
Nie kałdon stary, odstaw tego FNAFa, bo to ci szkodzi. Zdjęcie Scotta, jak wspomniałem, znalazło się w lokalnej gazecie. Niemniej to było tylko jedno z kilku zdjęć, które Scott zrobił na przestrzeni 8 minut, kiedy tornado powoli rozwijało się z tego w to. I tak jak wspomniałem wcześniej, pojawienie się trupa na niebie było tylko jedną fazą przeobrażenia się tornada. A teraz przejdziemy do konkretów, które ustalić udało się gościowi z kanału Swaggle Studios w tym materiale, linka macie w opisie, który ogarnął, że Scott zrobił to zdjęcie w trakcie swojej zmiany na lokalnej farmie, na której pracował. Dokładnie jest to to konkretne miejsce w Google Maps. Niestety budynek farmy już nie istnieje, niemniej jesteśmy w stanie cofnąć się do niego, używając niesamowitych technik Google Maps. I rzeczywiście, używając Google Maps, możemy odnaleźć dokładne miejsce, z którego to zrobione zostały zdjęcia. Dokładniej było to to miejsce. Mam nadzieję, że zauważacie podobieństwo, jest ono dość oczywiste. Metalowy płot, drzewa, krajobraz, tylko tornada nie ma z wiadomych względów. Dodatkowo to wszystko to nie są jedyne zdjęcia, które Scott zrobił, ponieważ jest ich znacznie więcej, jednakże nie ma ich w internecie, przynajmniej nie było do pewnego czasu, póki nie zostały odkopane, ale chociażby część z nich znalazła się w lokalnej książce opisującej samo miasteczko od środka przez jego mieszkańców, albo mieszkańczkę czy coś. Tam znalazło się kilka zdjęć, a po połączeniu informacji z tych źródeł z kilkoma innymi oraz pewnym kanałem na YouTubie, który starał się odnaleźć oryginalne nagranie, okazuje się, że w sumie to najpewniej żadnego nagrania nie było. A ta klatka to nawet nie jest klatka z filmu, tylko zdjęcie zrobione wcześniej przez Scotta, jednakże to nadal nie jest koniec, ponieważ oryginalne nagranie przedstawiające trupa na niebie rzekomo nadal istnieje, niemniej wypuszczone zostało podobno na kasetach VHS w bardzo ograniczonym, limitowanym nakładzie i teraz niemożliwe jest to do kupienia, a ludzie, którzy mogą je posiadać, najpewniej mają to poukrywane gdzieś w swoich domach, albo nie wiem, trzymają w backroomsach. W każdym razie wydarzenie to naprawdę miało miejsce, niemniej nagranie, o którym mowa, prawdopodobnie na dłuższy czas pozostanie zaginione, ponieważ do tej pory absolutnie nikt nigdzie go nie udostępnił. A szkoda, ponieważ to byłby naprawdę niesamowity dowód w całej sprawie, poza tymi wszystkimi zdjęciami. W każdym razie trupów na niebie w historii świata było trochę więcej, a także w wielu innych miejscach i to już faktycznie było zarejestrowane na trochę lepszych kamerach, ponieważ niektóre incydenty pochodzą jeszcze z tego obecnego stulecia, na przykład z 2011 czy 2013 roku. Dokładnie przez ostatnie kilka lat w internecie mogliście obserwować mój rozwój jako twórcy filmów, jako youtubera. To było coś, o czym marzyłem od bardzo dawna, odkąd byłem tak naprawdę małym dzieciakiem i obserwowaliście moją drogę, odkąd miałem 12 lat, od bycia po prostu dzieciakiem chodzącym do szkoły, który wstawiał filmiki o creepypastach, wiedząc co chcę zrobić, ale nie do końca wiedząc jak się za to zabrać, a aktualnie po 7 latach jesteśmy w tym miejscu, kiedy dalej tworzę dla was kolejne filmy, kolejne treści, niemniej jest już was prawie 400 tysięcy, stworzyłem naprawdę wiele filmów, które wiem, że są po prostu dla was w jakimś stopniu ważne, czy to seria z backroomsów, zaginionych odcinków bajek dla dzieci, moje filmy z FNAF-a. Bardzo dziękuję wam za tą wieloletnią przygodę, która wiele mnie nauczyła i całkiem mocno zmieniła moje życie, a to tylko i wyłącznie dzięki wam, dzięki temu, że oglądaliście mnie przez ten czas. Niemniej myślę, że nie chciałbym kończyć po prostu jako youtuber, a chciałbym zrobić coś więcej, a tym, co chciałbym zrobić, jest muzyka. Już rok temu spróbowałem się za to zabrać, co nie do końca mi wyszło, ponieważ zdaje się, że nie byłem na to jeszcze gotowy, aczkolwiek zajęcie się muzyką w bardziej profesjonalny sposób to było moje marzenie od dłuższego czasu i tak, ja wiem, że youtuber robiący muzykę to jest absolutny banał i wiele razy już to widzieliście, niemniej mam nadzieję, że nie będzie tak w tym przypadku. Generalnie z moją muzyką jest i będzie tak, że wszystko to, co zrobię, będzie zrobione w 100% przeze mnie. Nikt nie będzie mnie produkował i do tej pory nie produkował, realizował, pisać teksty, czy cokolwiek, no generalnie wiecie o co mi chodzi. W związku z czym, jeżeli lubisz moje filmy, lubisz to, co tworzę i było to dla ciebie w pewnym stopniu ważne i dalej jest, ponieważ nie, nic się nie kończy, po prostu chcę zacząć coś nowego tuż obok tworzenia filmów, które kocham i uwielbiam robić, to chciałbym cię serdecznie zaprosić na mój nowy, drugi kanał, Mondarix Muzyka, gdzie, jak nazwa wskazuje, puszczał będę nową muzykę stworzoną w 100% przez siebie, ponieważ tak mi się wydaje, że już w przyszłym tygodniu chciałem podzielić się z wami chociaż jedną rzeczą, nad którą pracowałem przez ostatni czas. Wypuszczę to po prostu w formie singla na platformach streamingowych, ale również myślę, że wleci to jeszcze na ten kanał, żebyście mogli zobaczyć moją muzykę z tego miejsca, a później stwierdzić, czy chcecie wpadać na tamten kanał, czy nie. To byłby to dla mnie naprawdę zaszczyt, gdybyś zaobserwował mnie, jak radzę sobie i rozwijam się także w tej dziedzinie. Naprawdę wierzę, że jestem w stanie dać wam coś świetnego, więc zapraszam cię tam jeszcze raz i po prostu dziękuję za to, że jesteś.